Lider nieugięty Santos, świebodzin, ograł seniorów tęczy 3 do 1. Choć początek meczu był niezwykle obiecujący dwie niewykorzystane sytuacje to w 34. minucie goście objęli prowadzenie. Po przerwie wydawało się, że twierdza krosno nie zostanie zdobyta. Nadzieje w serca kibiców nad Odrą wlał Karol Pędzioch, skutecznie egzekwując rzut karny. Pięć minut później Santos przypomniał, że nie przypadkiem zasiadł na fotelu lidera okręgówki i podwyższył na 1 do 2. W końcówce posypała się krośnieńska defensywa, przez co goście jeszcze dwukrotnie zmuszali naszego bramkarza do wyciągania piłki z siatki. Porażką zakończyła się również wyprawa juniorów tęczy do Lubina. Gospodarze, mimo że podobnie jak Krośnianie, okupują dolne rejony makroregionalnej ligi juniorów młodszych, okazali się wymagającym przeciwnikiem. Piłkarze z Lubina wysoko zawiesili poprzeczkę i niemal przez całe spotkanie mieli zdecydowaną przewagę. Słaby mecz w naszym wykonaniu w zasadzie od pierwszej minuty do ostatniej. Po raz kolejny pojawiają się te same błędy, czyli problem z wyprowadzeniem piłki z własnej połowy. Przeciwnik to wykorzystuje także te pierwsze dwie bramki, które straciliśmy. No to, to zdecydowanie po naszych błędach. Ostatecznie mistrzowi Lubuskiego przegrali 0-4. W drugiej połowie no już można, można było zauważyć lekką poprawę w naszej grze. Natomiast nic wielkiego nie pokazaliśmy, straciliśmy czwartą bramkę i, i przeciwnik wygrał zasłużenie. Jak na razie juniorom nie udało się zdobyć punktów. Słabiej niż w ubiegłym roku, natomiast m, może ta gra nie jest najgorsza. Jeszcze cały czas przeplatamy taką e, dobrą grę z, z gorszą i przeciwnik to wykorzystuje. Zdecydowanie, no to już jest taki poziom, że tutaj e, e, każde gdzieś potknięcie, czy jakiś błąd to jest wykorzystywany. Przez Przeciwnika, no, myślę, że w końcu e, zaskoczymy. W każdym razie, te, mm, tak jak wspomniałem wcześniej, te, te są, są momenty naprawdę fajnej gry, bo stwarzamy sobie sytuację. Natomiast, no, no nie ukrywajmy, no, nie możemy zaskoczyć. I... Kolejna szansa na zdobycie punktów stanie przed juniorami już jutro o godzinie 15 Przed własną publicznością. Ja myślę, że tutaj nie ma słabych drużyn, bo pole potrafiło wygrać u siebie z zagłębiem Lubin. Więc, e, natomiast pojechać gdzieś na wyjazd i przegrać trzema, czterema rąkami, także tutaj e, w tych rozgrywach młodzieżowych to, to jest różnie, jest różnie, tu z ka każdy z każdym może powalczyć, też, też tutaj dyspozycja dnia ma duże znaczenie. Początek meczu z Mosirem Opolem o godzinie 15. .00.